Jakie są ceny w typowym amerykańskim supermarkecie? Chleb 2,50. Banany 19 centów za sztukę. Jaj z kurczaka 7 dolarów. Ogólnie jest drogo, ale czy dla wszystkich? Pomidory 29 centów za sztukę. Ser żółty 4,49. Do kogo skierowany jest ten sklep? Wydaje mi się, że dla bogatszych Amerykanów, ale nie mocno. Prosciutto 4,99. Masło orzechowe 4,49. Makaron 99 centów. Jabłko 69 centów za sztukę. Gotowa lasagna 8 dolarów. I to tyle z amerykańskiego sklepu. Dajcie znać, czy uważacie, że jest tutaj drogo.